100 tysięcy łap tam Janusz, 200 tysięcy łap to Janusz, 300 tysięcy łap to Janusz. A wy tu już jesteście. A to się Koldziska z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z Carrier Janusza Dziura w ręce. Właśnie z Januszem przerzucaliśmy sobie worki z hajsem, to znaczy z kapu, nawiając no taką uprawianą na roli, żeby Janusz miał co jeść w tej Francji, żeby nie czuł się wiecie głodny i samotny. No oczywiście zgodziliśmy się podpisać kontrakt z PS, że dla pieniędzy, to znaczy oczywiście dla rozwoju, bo to jest niezwykle interesujący klub. Który możemy osiągnąć wiele sukcesów w likę, No bardzo ładnie napisany tekst, fajnie go było przeczytać. No i teraz możemy podpisać kontrakt i zainkasować grube pieniądze. Tym razem na koncie, no bo przecież Janusz by nie przyjął żadnych nieopodatkowanych pieniędzy. No przecież on bardzo oceni sobie fiskus, a gdy go tylko nie widzi, oczywiście. No i tutaj możemy się cieszyć, że przychodzimy do klubu, ale jakiś widzę. Słaby dziennikarzyna powinien napisać, że ściągają nową gwiazdę, a nie nowego zawodnika. Co to ma być? Co on? Janusza nie szanuje? No przecież wiadomo, że to jest największa gwiazda PSG. Chyba Neymar myśli, że nadal jest największą gwiazdą. No coś mu się ewidentnie pomyliło. No i okej, okay, tutaj mamy wymagania, no ale i tak Janusz będzie grał w podstawowym składzie, więc nie mamy się czego obawiać, bo coś jakimiś głupotami przejmować. No i tutaj zobaczmy kto jeszcze jest w tym klubie na bramce, no bo przecież to nie są nasi rywale. Bo to by była obraza dla Janusza, gdyby ich tak nazwać. Bo oni nie mają żadnych szans na grę. No zobaczcie ich overall, jak to słabo wygląda. Ten to się chyba gdzieś zagubił, że się tutaj znalazł. A ten to chyba się w ogóle pomylił i powinien gdzieś tam w juniorach jeszcze grać. No zobaczcie Janusza. To jest prawdziwy overall. To są prawdziwe umiejętności. A nie ci pozostali. Co oni mają tutaj w ogóle? Mogą Januszowi co najwyżej korki wyczyścić, jak będą chcieli. No i tam rękawice nieść na trening. No bo wiadomo, że Janusz to jest największa gwiazda futbolu. No i przechodzi dlatego do PSG dla nowych wyzań, no przecież kto by nie chciał wygrać rozgrywek ligę z kim my w ogóle gramy? Dijon, a ta druga drużyna to jest Nancy, no Janusz o nich słyszał, no pierwszy raz teraz, no ale usłyszał, to jest bardzo ważne, no przecież Liga Francuska to jest niezwykle prestiżowa liga, w której każdy chciałby zagrać, oczywiście nie dla pieniędzy, tylko dla rozwoju, no bo przecież kto by nie chciał w tak świetnej lidze grać, tak wyrównanej, w której jest tyle niespodzianek i w której tyle drużyn walczy o tytuł mistrzowski. Tutaj oczywiście sobie potrenujemy, no, żeby nasz sympatyczny Wąsacz mógł się rozgrzać no przed jakimiś tam meczami, chociaż czy on się ma kogo tutaj obawiać? No raczej nie, no bo przecież Janusz to jest klasa sama w sobie, no i on po to przychodzi do Paryża, by zdobyć wszystkie możliwe trofea, w tym oczywiście Ligę Mistrzów, która jest tak naprawdę marzeniem Paryżan, a bez Janusza raczej byłaby niemożliwa do zdobycia. No i tutaj niestety no stało się to, co zwykle, czyli gra się zawiesiła w ostatnim dniu okienka transferowego. To widzicie w ośmiokrotnym przyspieszeniu. Nic się nie dzieje, więc trzeba będzie na nowo tak naprawdę wczytać grę. No i już jesteśmy z powrotem. No i oczywiście przesymulujemy ten dzień w kalendarzu, żeby nie musieć się niczym stresować, żeby znów się nam wszystko nie zawiesiło, no bo to jest naprawdę denerwujące, żeby akurat na tym kącie taki bug występował. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Graj piękną piłkę, FIFA 18, perfekcyjna gra. Nic nie będę więcej dodawał, bo szkoda słów. Oczywiście chcemy dzisiaj wygrać dwa spotkania, żeby fajnie przywitać się z kibicami, a nie dlatego, żeby dostać premię na konto. No bo kogo by ta premia interesowała? No, przecież Janusz to jest majętny człowiek i stać go na wszystko. No poza tym, na co go nie stać. No bo nie stać go na tyle, co nad tego szejka. No ale wiadomo, że Janusz to jest człowiek na dorobku i on dopiero, wiecie, zdobywa swoją fortunę. Pierwszy mecz gramy z Team Dijon. No, porywający rywal. Mam nadzieję, że wbijemy im piątkę i Janusz będzie mógł sobie cały dzień leżeć na bramce. No bo po co on się ma wysilać? Nie po to przechodził do Ligi Francuskiej. Zaczynajmy! To spotkanie. Ładne tutaj podanie opanował piłkę Polsen. Jeszcze odegranie do Krychowiaka Grzegorz Krychowiak. Ależ przerzut. Dobrze, że to w FIFA przynajmniej potrafi Neymar. Jest już polkarnym, ależ zwód kapitalny Brazylijczyka i tylko słupek. No ewidentnie, czegoś mu w tej sytuacji zabrakło, ale nadal utrzymaliśmy się przy piłce. Jimenez do Diary, ten do Krychowiaka, Diaryra, jeszcze tutaj odegrał ładna zespołowa akcja, ale ostatecznie niestety tracimy piłkę. Jak widzimy, o, nasi rywale atakują, no co im się stało, co oni chcą w piłkę grać? No chyba im się coś pomyliło, no powinni się poddać, no co oni z Czechów nie chcą brać przykładu? Tutaj jest niebezpieczna sytuacja, jeszcze Janusz musi interweniować, zbija piłkę do boku, kto zgarnie tą piłkę? No niestety gracze, Dijon, ależ Janusz broni jak w transie, już się ta inwestycja spłaciła, a to dopiero pierwsze spotkanie, co będzie dalej aż strach myśleć. Jeszcze jest okazja do kontry dla PSG, to może być zabójcza kontra, która dobije ekipę Dijon, ależ to jest sytuacja, broń bramkarz, no i niestety obrońca wybija piłkę daleko w aut. A my tutaj na spokojnie wznawiamy menu do środka Diara. Niekryty Jusuf Polsen odnalazł Krychowiaka. Ten źle podaje. Kogo to dziwi? Neymar ma sytuację! I jeden do 0 Alż, kapitalne wykończenie Brazylijczyka. Praktycznie w okienko. No, widzę, że stara się rywalizować z Januszem o tytuł największej gwiazdy, no ale wiadomo, że jest na przegranej pozycji. Co najwyżej sobie w basenie może popływać, no bo z Januszem konkurencji nie wygra, bo Janusz to przecież największy specjalista na każdej pozycji. Gdyby go ustawić na napadzie, to byłby królem strzelców. I tutaj ekipa gospodarzy stara się odrobić straty. Zobaczmy Roberts. Zbiegł do środka, jeszcze wycofał Rosier. Tutaj jest śro... jeszcze Roberts, otrzymał ponowne podanie, zagrywa do środka boiska. Jest niebezpiecznie, ale Janusz jedną ręką zbija tą piłkę na rzut rożny! Cóż to jest za bramkach, cóż to jest za klasa, co za piłkarz, co za moc! Moc da bardzo złe podanie, on to już mógłby pójść na emeryturę, a nie w piłkę grać. Orsić wypuszczony rozpędza się z piłką, schodzi do środka. I jest faulowany, no co za geniusza mamy w obronie? No, Silva, ty weź chłopie się ogarnij. No, jak można takiego piłkarza faulować? Ty go puszczasz, a Janusz broni tą sytuację. Naprawdę to jest dramat. Jak można tak grać w obronie? Tyle mu płacą pieniędzy, on nawet nie potrafi jednego piłkarza zatrzymać. No po prostu, szkoda komentować. Powinni jego pensję przekazać Januszowi, a nie jakimś Brazylijczykom rozkładać. No, i tutaj jest rzut karny. Żanot podejdzie do piłki, zobaczymy, czy wykorzysta nadarzającą się okazję. No, niestety tak, Janusz chyba uczył się bronić rzutów karnych od Łukasza Fabiańskiego z Euro, no bo coś mu ewidentnie nie idzie w tej karierze. Praktycznie cały czas rzuca się w drugą stronę. No, niestety, uczy się od Polaka rodaka, ale nie tego co trzeba. No, Janusz powinien brać przykład z samego siebie, chociaż wtedy też by nie bronił. Nie ma tutaj złotego środka. Te karne to jest jakiś dramat. I jak widzimy szybko chcemy wyjść na prowadzenie, Modda do Krychowiaka, ten przedziera się środkiem albo zbiega do boku, ja nie wiem co on chce, pewnie po jakieś futro biegnie, Polsen, jeszcze traci łatwo piłkę, Motta, Polsen i jest dwa do jednego bardzo dobre wykończenie, Duńczyka w polu karnym. o to właśnie chodzi, wychodzimy na prowadzenie, chociaż nie wiem do końca co Polsen robi w PSZ. no ale jak widać woleli go zamiast niego. Janusze biznesu to mało powiedziane, no ale każdy lubi co innego. No może Szejk musiał oszczędzać na pensję Janusza i tak to się kończy. Bo Janusz to nie jest ani piłkarz w utrzymaniu. Jak widzimy, gospodarze nie chcą się poddać, cały czas walczą o to, by wygrać to spotkanie. Rossier może centrować na pole karne, tak się dzieje na bliższy słupek. Ale strzał zaledwie w boczną siatkę, gdy napastnik zobaczył Janusza. To był przerażony i źle uderzył piłkę. No i jak widzimy ekipa że znów w natarciu, dobre tutaj odegranie do Motty, ten rozrzuca grę na skrzydło, Soler, ależ tutaj kręci Hiszpan, naprawdę robi z obrońcami co chce, nie, tutaj jeszcze świetne odegranie, wbiega Soler, może być centralna na pole karne, czy tak się stanie, zwleka za długo Motta, Veratti, bardzo dobra sytuacja, Krychowiak, dobrze, że nie uderzał, ale ten strzał no, niestety bez problemów broni bramkarz, jeszcze nie koniec zamieszania, wybijają tą piłkę. Strzał z dystansu, ale kapitalnie po raz kolejny w dzisiejszym meczu Osiemdziesiąta 84 minuta. Jedna z ostatnich akcji tego meczu. Veratti do środka Krychowiak. Świetnie dojrzał tutaj kolegę z zespołu, ten rozrzuca grę do Neymara. Jest tutaj Eduardo. Dobrze, o to chodzi Krychowiak. Ależ zespołowa akcja. No i Polak Rodak ma asystę. Bardzo dobre podanie na wolne pole. No i tego zwycięstwa już nam nikt nie odbierze. O to właśnie chodzi. To jest jakiś Edward czy jak mu tam jest, nie wiem skąd on się w ogóle wziął w PSG. Myślałem, że tutaj same gwiazdy, no jak widać jest inaczej, no ale ważne, że wygrywamy 3 do 1 i może być już tylko lepiej. 90. minuta, ostatni zryw Dijon. Chcą jeszcze uratować twarz, chociaż Janusz im na to nie pozwoli. Dobre tutaj opanowanie piłki zagranie do środka. Może być niebezpieczna sytuacja, żonot. Jednak Janusz go uprzedza i bardzo pewnie przechwytuje tą piłkę, a i tak był spalony. I koniec spotkania, zwycięstwo 3 do 1. Dobry debiut zabrakło tylko czystego kąta, bo wtedy większy worek wpadłby do domu Janusza. No a tak niestety wpadł mniejszy. No ale mimo wszystko myślę, że warto będzie przeliczyć w nim zawartość. Jeden strzał złapany, trzy sparowane, jedna bramka stracona, ocena meczowa 8,5. Zobaczmy kluczowe interwencje Polaka, których nie ma. Brawo, po prostu to jest antyjanuszyzm. Przechodzisz do Francji i już od razu to występuje. Jak tu żyć? Jak tu żyć, gdy Francuz ustala powtórki? No jest jedna interwencja, no zobaczcie, jak Polak Rodak tutaj jedną ręką praktycznie na wysokości poprzeczki odbija piłkę do boku. Jego wzrost. To jest moc, po prostu moc. No i tutaj rzut karny, no Janusz, no ewidentnie tych rzutów karnych bronić nie lubi, rzucił się w drugim kierunku. No może tam zobaczył worek z hajsem, dlatego się rzucił, kto wie, tego nie odkryjemy. No albo mój z napoju zabrakło, no to też może być powód. Tutaj zobaczmy statystyki. No oczywiście na korzyść PS, bo jakby mogło być inaczej. Graczem meczu Krychowiak, no widać, że to jest FIFA, bo w prawdziwym życiu takich aż cudów nie ma. Janusz, cztery interwencje. Reynet, no 6, więcej wybronił, ale Janusz miał bardziej spektakularne. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Zwycięstwo to jest najważniejsze. I odskakujemy saint w ligowej tabeli, chociaż oni mają zaległe spotkanie, mogą się w teorii zbliżyć, bla bla bla. No i tak my zdobędziemy mistrzostwo ligę, bo nie ma innej opcji. Bo nie po to się kupuje Janusza, aby komuś oddawać tytuł. Monaco jest dość nisko, tam oczywiście jest kolejny Polak rodak, Kamil Glik. No ale... Niestety z nami nie ma większych szans, nasza drużyna jest dużo mocniejsza, tutaj widzimy ogólnie skład Paris Saint-Germain, no widzimy napastnicy, no Polsen, 8 bramek, no co to jest tak naprawdę, on powinien mieć w tej lidze 18 przynajmniej, a nie 8. Patrzymy na resztę składu, Diarra, dużo występów, o dziwo Krychowiak ma sporo występów, nawet ma bramki, asysty, panie, co to się dzieje, Krychowiak szaleje. I można sobie zobaczyć pozostałą część składu. No brakuje mi tu kilku gwiazd tak naprawdę. No jest niby Lorąd Kościelny, Jimenez. No fajna linia obrony, no ale przydałoby się coś z przodu jeszcze. No. Ani jakieś półseny czy inne zawodniki. No ważne, że jest Neymar i Janusz, bo z tą dwójką można podbijać świat. Janusz może niedługo wprowadzi się do jakiegoś nowego, fajnego mieszkania. No bo wiadomo, że go stać. no Nie musi się przejmować pieniędzmi, gdy jest tak pięknym klubie jak Paris Saint-Germain. Gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki, chociaż już Janusz miał jedną bardzo niemiłą sytuację, bo gdy jechał na trening i wjeżdżał na teren ośrodka swoim pasacikiem w TDI, no to ochroniarz go gonił i chciał go wyciągnąć z tego auto, bo myślał, że jakiś żół wyjeżdża na teren posesji, bo taki samochód przecież nikt tam nie widział. No ale Janusz jak na niego spojrzał, no to ochroniarz tak się wystraszył, że musiał go przepraszać przez pół dnia, no bo wiecie, Janusz to jest pamiętliwy człowiek. On pamięta takie zniewagi, żeby go tak obrażać i od żuli wyzywać. No nie, tak nie może być. no. Przecież tam nikt takiego auta nie widział, nie? Oni więcej na benzynę jednego dnia wydają niż Janusz na cały samochód. Ale to nie jest istotne. Gramy teraz z Nowsi, chcemy ich pokonać. I ogólnie pokażemy im, gdzie jest ich miejsce w szeregu jak każdej innej drużynie. Zaczynajmy! To widowisko. No i atakujemy od pierwszych sekund, bo nie ma innej opcji trzeba wygrać to spotkanie Diara. No weźcie coś, dynamizujcie, bo to już się robi nudne. Krychowiak świetne podanie. Polsen o dziwo opanował piłkę. Schodzi do lewej nogi. Polusen, ależ początek. No coś fenomenalnego jak widzimy. Przy Januszu Polsen nauczył się grać o niebo lepiej. Druga bramka w drugim spotkaniu pod rząd. No cóż więcej tak naprawdę chcieć. Kapitalne uderzenie w okolice okienka z lewej nogi. Bramkarz wyciągnął się jak struna, ale mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem, bo nie miał magicznego napoju Janusza. No i jak widzimy ekipa na dziwo chce odrobić straty, Mukanju zagrał na skrzydło, jeszcze się tutaj piłkarze rozpędzają, zagranie w pole karne, kura i wyrównanie. Jak do tego doszło nie wiem, ale na szczęście sędzia dopatrzył się spalonego, widać przelew przyszedł w dobrym momencie, więc joko sędziego jest dużo lepsze. No ale oczywiście powtórka wykaże jego rację, bo pamiętajcie sędzia na boisku zawsze ma rację. I kolejna sytuacja: Menie ładnie opanował piłkę, zagrał do Solera. Jeszcze jest tutaj sytuacja: Krychowiak wycofuje piłkę, ma ją w polu karnym ponownie uderza prosto w bramkarza. Ale się starał przynajmniej Grzegorz. Jeszcze tutaj zamieszanie: Polsen przejął piłkę, ale niestety tylko na moment. Mukandżu jeszcze tutaj inicjują kontrę, Bassi. Może podać do kam Kameruńczyka ponownie jednak podaj do innego zawodnika, ale Janusz to broni. Jeszcze do bitka, ale tylko boczna siatka. Janusz do końca odprowadzał piłkę wzrokiem, a ta piłka się go bała, więc nie wpadła do bramki. Ładnie krychowie opanował piłkę. Ależ precyzyjne podanie, no, prawie jak Zieliński na Mistrzostwach. Neymar schodzi do prawej nogi, jeszcze zagrywa po ziemi. Polsen jest już w polu karnym i golnie niestety tylko słupek, ale dobitka jest już bezbłędna 2 do 0 Soler. O to właśnie chodzi. Kapitalne wykończenie Hiszpana i mamy już dwubramkowe prowadzenie. Miejmy nadzieję, że po tym ciosie gospodarze się już nie podniosą. Dobra zespołowa akcja o to właśnie chodzi. Tak powinna grać ekipa Paris Saint Germain. No i okazja do kontry, tym razem dla gospodarzy, dobre podanie tutaj. Jest sytuacja sam na sam z bramkarzem, ale Janusz wygrywa ten pojedynek, ależ spektakularna interwencja polskiego nosacza z pięknym wąsem, o to właśnie chodzi. Tak broni sąsiad, to jest klasa sama w sobie, Janusz, dziura we ręce. I będziemy świadkami jeszcze rzutu różnego. kto tam wznawia grę? Marketti. zobaczymy czy mu to dobrze wyjdzie. Mocno na bliższy słupek! I gol! Jak do tego doszło? Tego nikt nie wie. Ale chyba Janusz tam znokautował obrońcę. Jak gołote na ringu niektórzy. No i mamy niestety bramkę. Bramka kontaktowa. Mogą być jeszcze emocje w tym spotkaniu. Ale oby nie. Obyśmy spokojnie wygrali. Marchetti zagrał do środka Bassi, jeszcze Mukanju. Ładnie rozrzuci piłkę. Otrzymał ponownie podanie. Dzisiaj jest chyba gwiazdą tego spotkania, Bassi ma sytuację sam na sam z bramkarzem, ale z Januszem nie wygra. Janusz w przerwie napił się magicznego napoju i teraz lata na bramce. Jak widzimy Emery dokonał zmiany i Bassi wznowi grę. Oby znów nie padła bramka, bo te rożne nam się źle kojarzą. Sytuacja bramkowa, no ale Janusz do końca kontrolował lot piłki. I wznawiamy grę od rzutu wolnego. Oby udało się zdobyć szybko bramkę, no to wtedy będziemy sobie spokojnie grali. Jose Maria Jimenez. Jest tutaj sytuacja Veratti, Polsen, jeszcze odnaleziony. No jakiś tam piłkarz. Nie, skąd oni biorą tych niektórych, bo tacy trochę anonimowi. Nie będę ukrywał, Draxler w polu karnym dojrzał Polsena. No i bramkarz pokonany po raz trzeci. No i po tym ciosie, ekipa pan już się nie podniesie. Zdobywamy trzy punkty. A za mną niedługo. Worek wpadnie do domu Janusza i o to chodzi. No, i jak widzimy, jednak gospodarze chcą zdobyć znów bramkę kontaktową. No, ewidentnie coś im się pomyliło, bo powinni się już dawno poddać. Marketti, ależ Janusz to obronił. No, po prostu on jest dłuższy niż ta ustawa przewiduje. To jest bramkarz o niesamowitym zasięgu rąk. Jeszcze zagrani na pole karne, ale dla Janusza to małe piwo, które wypija na śniadanie. Albo i 10. Mukanżu dobrze panuje nad piłką. Jeszcze wypuszcza tutaj Rufa. Ten stara się minąć obrońcę, no ale ewidentnie coś poszło nie tak. Mukanzu, Ruf, jeszcze zagrał na pole karne, ale Janusz końcówkami palców odbija tą piłkę do boku. To jest po prostu klasa. To jest bramkarz, na którego można liczyć, a i tak była pozycja spalona. Koniec spotkania, zwycięstwo 3 do 1. No ale niestety Janusz znów nie zachował czystego kąta, więc ten woreczek, który wpadnie przez komin od Mikołaja, czy od Szejka, nie wiadomo od kogo, ale wpada. No będzie odrobinę mniej zasobny, a wielka szkoda. Dwie piłki złapane, cztery sparowane, jedna bramka stracona. Ocena maczowa 8,1 czy będą jakieś powtórki, czy zaś wystąpi antyjanuszyzm. No chyba znów występuje antyjanuszyzm. Jest powtórka straconej bramki. Tutaj widzimy strzał na bliższy słupek, Janusz znokautował obrońcę. Ten obrońca mógł się poczuć jak w słynnej walce Gołota, że jeszcze się nie przywitał z Januszem, a już leżał na wojsku. No ale tutaj 56 minuta, ładne podanie, no i Janusz oczywiście musiał interweniować, no bo od tego jest właśnie, za to mu płacą. Za to bierze te, no kopiejki, no bo wiadomo, że Janusz prawie za pół darmo robi, no. No przecież czy on by brał duże pieniądze? No właśnie, Janusz to jest dobry człowiek, ma wielkie serce. No, ale portfel chce mieć jeszcze większe od serca. No i tutaj wszystkie powtórki za nami. Przechodzimy dalej i zobaczmy tutaj oceny, a czy statystyki piłkarzy. No, meczowe są nasze. No, niby ekipa Nancy oddała podobną ilość strzałów, no ale co nas to interesuje, jak przegrali. Graczem meczu Polusem zagrał dość dobrze 10-0. Janusz 6 interwencji, Jordan 6, ale nasz bramkarz mniej wpuścił i to się liczy. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, o to właśnie chodzi. Dwa zwycięstwa, idealne przywitanie z Paryżem. No i w następnym materiale trzeba będzie poszukać jakiegoś mieszkania chyba, no bo wiecie, nie można tak żyć na wynajem, no wiecie, na jakiejś biednej stacji. No przecież to jest piłkarz Paris Saint-Germain, jak już przyjechał tym samochodem na trening, to wzbudził sensację i pogoni ochroniarza, więc musimy się tego wystrzegać. W następnym materiale czekają nas mecze z Saint-Étienne i Marsylią. Transfer bardzo udany, pieniądze wpłynęły na konto. I to nas cieszy. A w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.